Cześć. W tym filmie pokażę Tobie, jak zdemontować górną osłonę grzejnika oraz dwie boczne, aby można było na przykład wyczyścić wnętrze grzejnika płytowego. Najpierw musimy odwrócić tą plastikową okrągłą blokadę w dowolnym kierunku, aby można było wysunąć boczną osłonę. Nie rwijmy osłony razem z tym plastikowym elementem do siebie, bo możemy zgiąć blachę i uszkodzić ten element. Można spróbować palcami odwrócić ten element. W niektórych grzejnikach się to uda. A jeżeli będzie to utrudnione, możemy skorzystać z długich szczypcy. Wystarczy nałożyć szczypce tak, aby blokowały się o te plastikowe ząbki. A następnie nawet jedną ręką odwrócić w ten sposób. I zobaczcie, już możemy zdemontować osłonę, a plastikowy element już jest wolny. I tak samo robimy z drugiej strony grzejnika. Jeżeli będziemy chcieli później zamontować wszystko z powrotem, nakładamy ten element plastikowy z powrotem. Zobaczcie, tu są takie wycięcia. I tu w środku też są takie ząbki. Jeden i drugi. Wystarczy to po prostu nałożyć z jednej i z drugiej strony. O! A następnie tylko i wyłącznie docisnąć. Zabieramy się teraz za górną część obudowy. Teraz wystarczy osłonę lekko przechylić i wysunąć. I już mamy boczną osłonę zdemontowaną. Z drugiej strony grzejnika robimy dokładnie tak samo. Teraz zajmiemy się górną częścią, tak zwanym grillem. Żeby górną część obudowy można było zdemontować, trzeba odblokować jeden i drugi z drugiej strony zaczep, który dociska do obudowy. Ten zaczep jest przymocowany do montażowego elementu do ściany i trzymany przez sprężynę. Więc trzeba podważyć do góry jeden i drugi zaczep. Wówczas będziemy mogli zdjąć tą obudowę i z powrotem ten zaczep można o krawędź płyty grzejnika zaczepić, żeby grzejnik był w jednej pozycji. Podczas tej czynności należy albo trzymać grzejnik w tej pozycji, żeby nam po prostu nie odleciał tu, albo przyłożyć krzesło, żeby trzymało grzejnik. Jednak trzymanie kolanem lub ręką jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Żeby podważyć te dwa elementy trzymające i nie uszkodzić górnej obudowy, czyli nie zarysować lakieru, można skorzystać na przykład z cienkopisa i płaskiego wkrętaka, dzięki czemu utworzymy taką dźwignię. Zobaczcie. Wsuwamy i zobaczcie, tu już jest uwolnione mocowanie. Z drugiej strony robimy dokładnie to samo, trzymając grzejnik oczywiście, żeby nam nie spadł do nas. Podnoszę, lekko grzejnik przesuwam do siebie, tak żeby tylko to mocowanie zwolnić. I w tym momencie obudowę możemy po prostu sobie do góry posunąć. Z jednej, z drugiej strony. Ona się trzyma na takich plastikowych klipsach. I za chwileczkę będzie uwolniona. Jeszcze tutaj się trzyma, w tym miejscu, na takim plastikowym klipsie. Wystarczy podważyć. I gotowe. Obudowa jest już zdemontowana. Ten środkowy klips tutaj najmocniej trzymał taki klips. Żeby teraz zabezpieczyć grzejnik, można z powrotem te elementy nałożyć na swoje miejsce, aby trzymały nasz grzejnik. Do góry podważamy. Jeden wystarczy. W ten prosty sposób zdemontowaliśmy boczne osłony oraz górną obudowę, tak zwany grill, dzięki czemu możemy te elementy dokładnie wyczyścić, a także dostać się do wnętrza naszego grzejnika
żeby móc oczyścić wnętrze naszego grzejnika, czyli tak zwane ożebrowanie. Wewnątrz znajduje się brud, kurz oraz sierść naszych zwierząt. Takie czyszczenie zalecane jest raz na rok, raz na 2 lata, dzięki czemu pozbędziemy się zabrudzenia. Pozbywając się zabrudzenia, kurzu i czyszcząc te przestrzenie, dodatkowo w pomieszczeniu będziemy mieli świeże powietrze w okresie grzewczym. A i co bardzo istotne, czyste ściany. Jak wyczyścić ożebrowanie oraz grzejnik w środku, pokażę w osobnym filmie. Najważniejsze, że już wiecie, w jaki sposób dostać się do wnętrza grzejnika, zdejmując osłony metalowe. Dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć.